może stanowić przykład prostoty i ergonomii. Na środku dwa nawiewy, niżej wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem temperatury i zegarkiem, miejsce na radio i pokrętła wentylacyjne. Za czwórramienną kierownicą panel z czytelnymi zegarami, szybkości, obrotów silnika, temperatury cieczy chłodzącej i stanu paliwa. Wysokość kierownicy można regulować w zakresie 3 cm. W wyposażeniu seryjnym dwa airbagi, elektrycznie opuszczane szyby i elektrycznie ustawiane i ogrzewane lusterka wewnętrzne. W standardzie, czyli bez dopłaty, również układ ABS przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu oraz klimatyzacja. Bagażnik jest stosunkowo obszerny, 410 litrów. Po rozłożeniu oparć można go powiększyć do 830 litrów, ale jego praktyczne wykorzystanie utrudnia nierówna podłoga oraz głęboko wnikające do środka nadkola. Komfort jazdy Mazdą 323 jest charakterystyczny dla większości aut japońskich tej klasy. Siedzi się wygodnie, podwozie nie jest nadmiernie sztywne, ale nie mamy poczucia przytulności wynikającej z dobrej izolacji od szumów zewnętrznych. Po pierwsze, wyraźnie słyszymy hałas opon, szczególnie na sypkich i mokrych nawierzchniach. Po drugie, po przekroczeniu 125 km na godzinę szum wiatru jest bardzo wyraźny. Mimo że silnik pracuje raczej cicho, to przy 100 km na godzinę w kabinie rejestrujemy 70 dB, a przy 130 74 dB. Większość aut europejskich tej klasy jest aktualnie o 1 do 3 dB cichsza. W sumie jednak nadwozie nowej Mazdy 323 oceniamy pozytywnie. Jest bardzo obszerne, solidnie wykończone, a z zewnątrz prezentuje się zarazem skromnie i elegancko. Silnik napędzający autotestowy stanowi modyfikację silnika spotykanego w większej Mazdzie 626. Wprowadzono tu nowy procesor sterujący wielopunktowym wtryskiem i zapłonem oraz zmieniono konstrukcję zaworów. Doprowadziło to do zwiększenia wartości momentu obrotowego i lepszej charakterystyki jego przebiegu. Według pomiarów testowych z dwoma osobami w kabinie auto do setki przyspiesza w 10,2 sekundy. Astra ze 115-konnym silnikiem, jak Państwo widzą, jest o pół sekundy wolniejsza. Wygląda to nieźle, ale w czasach wyprzedzania na drodze jest już inaczej. Od 60 do 100 km na czwartym biegu różnica na niekorzyść Mazdy wynosi 3 sekundy, a na biegu piątym od 60 do 120 km aż 6 sekund. Przyczyny są dwie. W Astrze przebieg momentu obrotowego oraz jego wartość jest lepsza niż w Mazdzie i lepsze jest też zestopniowanie skrzyni biegów. Mazdą jeździ się przyjemniej, bo biegi są dłuższe, ale jeździ się mniej efektywnie, bo na wyższych biegach auto jest słabsze. Na dwójce możemy pociągnąć do 97 km na godzinę, na trójce do 148, a na czwórce prawie do prędkości maksymalnej. Wszystkie dotychczasowe modele Mazdy 323 charakteryzowały się umiarkowanym zapotrzebowaniem na paliwo. Także i samochód szóstej generacji nie przesadza z apetytem. W mieście zużycie wyniosło około 10 litrów na 100 km. Na drodze przy prędkościach rzędu 110-130 km na godzinę spalanie spadało do mniej więcej 8 litrów. Średnio w całym teście zużywaliśmy 9,6 litra na setkę, przy czym większość jazd odbywała się w gęstym ruchu warszawskim. W sumie napęd auta oceniamy na dobrą czwórkę w skali 6-stopniowej, a więc niżej niż napęd Opla czy Volkswagena Golfa, ale wyżej niż napęd Toyoty Corolli, nie wspominając już o samochodach koreańskich. Zawieszenie nowej Mazdy przetransponowano z luksusowej Mazdy 626. Z przodu mamy klasyczne kolumny McPhersona, z tyłu układ trzech wahaczy na każde koło, które tworzą kształt trapezu. Poprawiło to w porównaniu do poprzedniego modelu zachowanie się tylnej osi w czasie jazdy po nierównościach. Ideału jednak nie osiągnięto. Na nawierzchni z kostki oś przednia wpada czasem w wibracje i koła dygoczą, jakby jechały po tak zwanej pralce przed skrzyżowaniem. Na krętych drogach samochód zachowuje się poprawnie i bezpiecznie. Koło kierownicy pracuje lekko dzięki dobrze dobranej sile wspomagania. Samochód posłusznie wjeżdża z zakrętu w zakręt, ale nie należy przesadzać z szybkością, a szczególnie nie zdejmować nogi z pedału gazu. Na drogach asfaltowych Mazda ładnie utrzymuje kierunek, nie wymaga korekcji kierownicą, nie próbuje, jak wiele aut dalekowschodnich, myszkować po pasie przy silniejszych podmuchach bocznego wiatru. Jak Państwo widzą, jedzie miękko, a amortyzatory dobrze tłumią kołysanie. Trochę gorzej przedstawia się sprawa hamulców. Kompromitacji nie ma, ale 45 metrów na zatrzymanie ze 100 km na godzinę to granica tego, co można zaakceptować w tej klasie samochodów. Dobrze, że po rozgrzaniu całego układu droga hamowania skraca się o pół metra. Dobrze też, że układ ABS jest odpowiednio czuły i posiada regulator rozdziału sił hamowania. Na zakończenie, jak zwykle, kilka refleksji o charakterze ogólnym. Siłą nowej Mazdy 323 nie są jakieś wielkie zalety objawiające się w nadwoziu, napędzie czy układzie jezdnym, ale brak poważniejszych wad. Auto jest porządnie zaprojektowane i solidnie wykonane. Niestety,
Dajemy temu samochodowi bardzo małe szanse na naszym rynku. Powód prosty. Cena. Samochód, jaki Państwo widzą, kosztuje 64 tysiące złotych. Za takie pieniądze jest u nas naprawdę w czym wybierać.